Czekaj, raz, raz. Dobra, czekajcie, zrobię. Raz, dobra. Bardzo proszę o ciszę. Otwieram 38. sesję Rady Gminy Goworowo. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 14. W związku z powyższym dzisiejsze obrady są prawomocne. Informuję, że z mocy artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo. Jednocześnie informuję, iż w związku z tym, że obrady sesji są nagrywane, proszę, aby podczas swoich wypowiedzi radni respektowali przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Na dzisiejszej sesji witam obecnych pana Piotra Kosiorka, wójta gminy, pana Antoniego Mulawkę, sekretarza gminy, panią Katarzynę Więckowską, radcę prawnego. Witam koleżanki i kolegów radnych, panie i panów dyrektorów i kierowników szkół, przedszkola i jednostek samorządowych. Witam panie i panów sołtysów oraz przybyłych gości. Odczytam państwu porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 37. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno-Pokrzywnica. Podpunkt drugi. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 4403W od drogi numer 8 Turzyn, Brańszczyk, Niemiry, Knurowiec, Długosiodło, Goworowo, Ostrołęka. Podpunkt trzeci. W sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2021. Podpunkt zmieniająca uchwałę numer 30/185/16 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów publicznych. Podpunkt piąty. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, dla których organem prowadzącym jest gmina Goworowo. Podpunkt szósty. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Goworowo. Podpunkt siódmy. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Czarnowie. Podpunkt ósmy. W sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Goworowo. Podpunkt dziewiąty. W sprawie ustanowienia pomników przyrody. Podpunkt dziesiąty. W sprawie ustanowienia pomników przyrody. Podpunkt jedenasty. W sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Goworowo na lata 2021-2027. Punkt piąty. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Punkt siódmy. Wnioski i informacje. Punkt ósmy.
zakończenie obrad sesji. W związku z korektą błędu pisarskiego wnoszę o zmianę w porządku obrad w punkcie 4, podpunkt 8 o brzmieniu: w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z gminnym regularnym przewozem osób i bagażu na terenie gminy Goworowo. Bardzo proszę o przegłosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad z przedstawioną zmianą. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Porządek obrad został przyjęty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do porządku obrad? Zanim Panie Jakubie, to jeszcze ja odczytam jeden wniosek, dobrze? W dniu... Zapytała, więc się zgłosiłem. W dniu 5 października do Biura Rady wpłynął wniosek wójta gminy na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad 38 sesji Rady Gminy Goworowo zwołanej na dzień 7 października 2021 roku projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe wykonywane w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Goworowo. Pan wójt chciałby się odnieść do tego projektu, do tego wniosku. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w ostatniej chwili chcieliśmy wprowadzić projekt tej uchwały, ponieważ okazuje się, że koszty przewozów gwałtownie rosną i chcąc wprowadzić ewentualne zmiany w cennikach, czy biletów miesięcznych, czy biletów za pojedyncze przejazdy, musimy to zrobić na dzisiejszej sesji, ponieważ jeszcze mamy 14 dni na wejście uchwały w życie, a od pierwszego pełnego miesiąca chcielibyśmy zrobić korekty cen biletów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie nad wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad w punkcie 4 podpunktu 12. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe wykonywane w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Goworowo. Bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Porządek obrad został przegłosowany. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby Pan podleść? Bardzo proszę. Witam wszystkich serdecznie. Pani Przewodnicząca, chciałbym złożyć wniosek formalny. W punkcie 4 rozpatrzenie projektu uchwał podpunkt 9 i 10 są identyczne i także mój wniosek formalny polega na tym, żeby jeden z tych punktów został usunięty na dzisiejszych obradach. Który? 10 czy 9? Jeśli pani przewodnicząca mi powie, który projekt uchwały będzie głosowany w planach jest jako punkt 9, a który jako punkt 10, to wtedy będę w stanie określić. Dobrze. 9 będzie. O które drzewa chodzi, tak? To też na komisji mówiłam, że na przyszłość, żeby to była jedna uchwała, nie kilka do każdego pojedynczego drzewa. I tutaj pan Jakub ma słuszną rację.
Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca. W Zaorzu, chodzi o drzewo w Zaorzu. Dziewiąta. Dziewiąta chodzi o drzewa. O, tak, o drzewa w Zaorzu, a dziesiąta. Od leśnictwa. No dobrze, wrócę do tego pierwszego swojego wniosku, a przez sytuację, jaka powstała, mam jeszcze drugi wniosek w tej chwili do złożenia. Ponieważ ja otrzymałem głos i no i znowu jest, nie wiem, wtrącanie się, prawda, komuś w zdanie. Chciałbym zgodnie ze statutem gminy Goworowo, paragraf 44, punkt 4, składam wniosek natury formalnej. Wnoszę o ograniczenie czasu wystąpienia każdego z radnych do 2 minut w każdym punkcie porządku obrad. Najpierw przegłosujemy pierwszy wniosek. Dobrze, a pierwszy punkt, do pierwszego punktu, jeśli można, czy potrzeba, żebym się odniósł? Chciałbym kilka... Powtórzy pan jeszcze raz swój wniosek. No dobrze, jeśli wiemy, to proszę, to... Pan chce odnieść się dwie minuty, a ja powiem tak. Sprecyzuj pan szybciej i się zmieścisz pan w minucie. Jeszcze mój wniosek formalny nie został przyjęty, także nie mam czasu ograniczonego. Dziękuję. Czyli powtarzam swój pierwszy wniosek w sprawie usunięcia z dzisiejszych obrad podpunktu 9 w sprawie ustanowienia pomników przyrody, który, jak pani stwierdziła, dotyczyć się miał drzew w miejscowości Zaorze. Tak. Koleżanki, koledzy radni, jeśli spojrzycie na dokumenty... Uzasadnienie tego wniosku. Pani przewodnicząca, złożę jeszcze trzeci wniosek za chwilę. Pani radna, proszę nie przeszkadzać. Koleżanki i koledzy radni, z dokumentów, które otrzymaliśmy, jest takie zdjęcie, na którym na tym jednym drzewie jest, z tego co mi się wydaje, budka lęgowa. Ja jeszcze nie widziałem pomnika przyrody, na którym byłoby coś wbite gwoździem, gdzie jest budka lęgowa, ale to tak może trochę żartobliwie. Po drugie, jeśli chcecie to przyjąć, to miałbym takie pytanie, niekoniecznie potrzebuję na to odpowiedź, czy ktoś tam był i to widział, te dęby. Ja byłem, widziałem. I są te dęby. Pani przewodnicząca, złoży formalny, jeśli będzie mi po raz kolejny ktoś przeszkadzał w wypowiedzi. Na razie dyskutujemy nad pierwszym. Już pan uzasadnił? A czy pani już uważa, że wystarczające jest moje uzasadnienie? Tak. Jeszcze nie, tak? Jeszcze jak... Ja jeszcze nie skończyłem. No to bardzo proszę, niech pan skończy. Dziennik ustaw. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 4 grudnia 2017 roku określa w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody żywej i nieożywej za pomniki przyrody. W punkcie, którym dotyczy się to drzew, są pomiary minimalne obwody pnia drzewa mierzonych w centymetrach na wysokości 130 cm. W załączniku, w punkcie 6, budynek zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy między innymi, jest to minimalna obwód pnia 300 cm. Z dokumentów, które mamy, w żaden sposób nawet nie dorasta, że tak powiem, jemu do pięt. Także te drugie, które są w nadleśnictwie, tak, oczywiście przekraczają tą granicę. Te trzy nie przekraczają. Na razie to takie moje uzasadnienie. Przeciwko temu mam więcej, ale nie chciałbym w tej chwili tego poruszać. Także to bym zamknął mój wniosek formalny numer 1. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana radnego?
Przewodnicząca, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, kolego Jakubie, bardzo bym chciała, masz możliwość wstąpienia do Komisji Budżetowej bądź też Rolnictwa, gdzie omawiane są wszelkiego rodzaju projekty uchwał. Ponieważ nie jesteś członkiem tychże komisji, jesteś tylko skarg i komisji rewizyjnej, mało kiedy uczestniczysz w posiedzeniach komisji. W związku z tym bardzo proszę taką możliwość wykorzystać, bo zapis statutu taką możliwość daje, oświadczenie, że chcesz pracować w danej komisji. Tam wiele się ciekawych rzeczy rozważa. Natomiast jeśli chodzi o ten wniosek usunięcia tej jednej z uchwał dotyczącej tych trzech drzew, które notabene, jak wspomniał pan Jakub Podleś, widział na własne oczy i według niego to te drzewa nie powinny mieć rangi pomnika przyrody. To ja mam pytanie, na jakiej podstawie został opracowany ten projekt uchwały i przedstawiony Radzie, jeśli ustawodawca określa pewne kryteria odnośnie konkretnie tych drzew, które nie spełniają wymogów. Proszę Państwa, jeśli ktokolwiek napisze wniosek, prywatna osoba, to nie zawsze Państwo będziecie opracowywać projekt uchwały, bo na to pismo można uzyskać odpowiedź. Bardzo bym prosiła, żeby autor w osobie pana wójta wypowiedział się na temat decyzji swojej przy opracowaniu projektu tej uchwały. Bo ja nie będę biegała po lesie bądź po posesjach i patrzyła, czy to spełnia kryteria, czy drzewo spełnia kryteria, czy nie spełnia, bo od tego są pracownicy, prawda? I różne rzeczy można napisać, że chcę, żeby to był pomnik przyrody, konkretne drzewo, ale jeśli nie spełnia kryteriów ustalonych przez ustawodawcę, to się po prostu grzecznie odpowiada na pismo, na ten wniosek, który wpłynął do urzędu. Więc bardzo proszę o wyjaśnienie, bo wcale nie musimy akurat bądź też głosować za tym, bądź z porządku nie uwzględniać w porządku tego, tylko proszę o wypowiedź pana wójta, autora projektu tejże uchwały. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały był konsultowany między innymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a co do samego zapisu, to może poproszę panią mecenas o wyjaśnienie. To znaczy tak, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody rzeczywiście wprowadza kryterium obwodu, natomiast nie jest to jedyne kryterium, jakie jest stosowane. Drugim alternatywnym kryterium jest również wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa, gminy ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek występowania w skupiskach, w tym w alejach, w szpalerach, pokrój lub inne cechy morficzne. A więc oprócz samego obwodu wzięte zostały inne kryteria. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę, to rzeczywiście wpłynął wniosek, aby nie pozostawać w bezczynności, bo taka powinna być procedura w zasadzie z tym wnioskiem, został utworzony projekt uchwały, on był przedmiotem opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która przychyliła się przez milczący akcept do tego projektu, a w dalszej kolejności to Państwo radni decydują, czy uznają to skupisko za pomnik przyrody, czy też nie. Bardzo proszę, pani radna. Więc takiego wyjaśnienia oczekiwałam, bo
tak jak pan się dalej doczyta, to faktycznie są inne kryteria. Jeśli ten projekt był przedstawiony instytucjom, które zajmują się ochroną środowiska, to proszę pana, im więcej pomników przyrody, tym jest dla nas lepiej, a mieszka pan w okolicy lasu i pan widzi, co się dzieje z lasem i z drzewami. Może znów będzie jakiś pomysł, że bez zezwolenia, bez wniosku można wycinać drzewa. Więc dla mnie ten wniosek, przykro mi panie Jakubie, jest praktycznie bezzasadny w moim mniemaniu. Natomiast jeśli chodzi o wniosek, który pan skierował, że która to uchwała będzie pierwsza, a druga, bo takiej samej treści, bo powinno być tutaj w nawiasie przynajmniej napisane przy dziewiątce, załóżmy, że ten chodzi o drzewa usytuowane w miejscowości Zaorze, więc zapewne taka zasadność jest. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia, proszę państwa. I koniec. Natomiast państwo owszem decydujecie, ale apeluję, im więcej takich pomników, jeśli macie ewentualnie gdzieś państwo, którzy nas teraz słyszą i śledzą nasze tutaj wywody, to bardzo proszę zgłaszać. Zgłaszać. Dobrze, dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Ale nad czym? Nad porządkiem obrad. Kto z państwa radnych jest za usunięciem z porządku obrad wnioskiem formalnym złożonym przez pana radnego Jakuba Podlesia? Usunięcie z porządku obrad w punkcie 4 podpunktu 9. I to będzie imienne, będziemy dotyczącego wykreślenia uchwały w sprawie ustalenia pomników przyrody. Tak, w miejscowości Zaorze. I teraz odczytamy, bo tak, głosowanie imienne. Pani radna Domasik. Przeciw. Pani radna Monika Dzierzgowska. Przeciw. Pani radna Agata Galarska. Przeciw. Pan radny Górecki Sylwester. Za. Pani radna Justyna Kępa. Przeciw. Pani Kwiatkowski nie ma. Pan radny Jerzy Manowski. Ja wstrzymuję się. Pan radny Jakub Podleś. Oczywiście, że za. Pani radna Stankiewicz Anna. Pan radny Marcin Rurka. Za. Krystyna Subczyńska. Przeciw. Pan radny Winczewski Krzysztof. Przeciw. Przeciw. Zięba Krzysztof. Przeciw. Pan radny Ziemek Mirosław. Za. Za. Pan radny Żebrowski Janusz. Za. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 5 za. 2 osoby się wstrzymało. 7 przeciw. Wniosek został odrzucony. 7? Wniosek został odrzucony. Drugi wniosek. Panie radny Podleś. Do porządku, tak, do porządku. Koniecznie do porządku, ponieważ w zasadzie poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej można udzielić głosu, więc rzeczywiście może być w tej chwili. Może być w tej chwili. Odczytać jeszcze raz? Tak. Wniosek formalny numer 2. Zgodnie ze statutem gminy Goborowo, paragraf 44, punkt 4, składam wniosek natury formalnej. Wnoszę ograniczenie czasu wystąpienia każdego z radnych do 2 minut w każdym punkcie porządku obrad. Dziękuję. Ograniczenie czasu. Pani przewodnicząca, tak. Nad wnioskiem. Pani przewodnicząca, pani w każdej chwili bez wniosku formalnego może wystąpić o ograniczenie dotyczące wypowiedzi danych radnych bądź gości zaproszonych. Może pani. Wiem. Bez żadnego wniosku widzi mi się pana Jakuba.
Tak, musi być. Przewodnicząca, ja proponuję zamknąć już w ogóle ten punkt i przechodzimy do przegłosowania porządku. I proszę bardzo, bardzo bym sobie życzyła, żebyście nad tymi merytorycznymi sprawami zaczęli dyskutować i przemyśleniami i czytaniem, a nie jakimiś głupotami, czy pomnik przyrody jest, czy pomnika przyrody nie ma. Ośmieszacie się tylko. Bardzo proszę panią radcę o zabranie głosu. Znaczy wniosek natury formalnej zgodnie z paragrafem 44 statutu poddawany jest pod dyskusję, a następnie poddawany jest pod głosowanie. Rzeczywiście statut przewiduje, że można zgłosić wniosek dotyczący ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów i należy to przegłosować. Zarządzam głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego Jakuba Podlesia dotyczącego ograniczenia czasu zabierania głosu do 2 minut w każdym punkcie obrad, tak? Słucham? Tak, tak, imiennie. Pani radna Domasik. Przeciw. To się sprzęga. Pani radna Dzierzgowska. Wstrzymuje się. Pani radna Galarska. Wstrzymuje się. Pan radny Górecki. Za. Pani radna Kępa. Przeciw. Pan radny Malnowski. Jestem za. Radny Podleś. Oczywiście, że za. Pani radna Stankiewicz Anna. Pan radny Rurka Marcin. Za. Radna Subczyńska. Przeciw. Radny Wilczewski. Za. Radny Zięba. Przeciw. Radny Ziemek. Za. Radny Żebrowski. Za. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za. 7. Przeciw. 5. Wstrzymały się 2 osoby. Wniosek został przyjęty do porządku obrad. W punkcie 4 wprowadzamy. Nie wprowadzamy. Ogólnie zasada. Do 2 minut. Mhm. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego. Czy ja mam jeden? Proszę bardzo. Czasomierz, stoper proszę wyposażyć tych, ci radni niech zrzutkę zrobią, co nigdy nie mają nic do powiedzenia ani na komisjach, ani na sesji. Że więc zróbcie zrzutkę na stoper dla pani przewodniczącej, co byście również i dla siebie mieli, żebyście patrzyli, czy pani przewodnicząca dobrze czas odmierza te 2 minuty. Na przyszłość bardzo jeszcze raz proszę, proszę państwa, przy wyborze jakichkolwiek ludzi do rady liczcie się z tym, że mogą przyjść tacy, którzy nigdy w życiu nie zabrali głosu, bądź zabierają głos w sprawach tak mało istotnych i tylko się ośmieszają, tak jak teraz odnośnie wniosku pomników przyrody. Tyle albo aż tyle. Natomiast ja chcę powiedzieć, że pomimo to, że pani będzie mi zabierała głos, to ja mam bardzo donośny i może mnie pani karać, tak, siak, a ja będę mówiła. Więc na pewno się nie dostosuję. Dziękuję bardzo, bo ja chcę, żeby państwo wiedzieli, ci moi wyborcy, którzy mnie wybierali, jak i również mieszkańcy gminy, nad czym pracujemy, jakie rozwiązujemy problemy, szczególnie dla dobra społeczności gminy, a nie własnego interesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan radny chciał zabrać tak, dziękuję, głos? Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, my spotykamy się na komisjach i myślę, że tam powinniśmy właśnie bardzo długo dyskutować, wypracowywać stanowiska. Sesja jest tylko po to, tak. Pani Danusiu, ja pani nie dokuczam, więc proszę mnie nie tutaj. A ja bardzo lubię. No, będzie pani, pani zawsze proszę o spokój. Pani wszystkim dokucza. Dziękuję bardzo. Dlatego dziękuję jeszcze bardzo. Raz przechodzimy twierdzę, do tylko kolejnego na komisjach punktu będziemy rozmawiać. Dzisiejszych obrad. Punkt 2, punkt 3. Przyjęcie protokołu z 37 sesji Rady Gminy Goworowo. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu? Zarządzam głosowanie.
Dziękuję, zamykam głosowanie. Protokół został przyjęty. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za, protokół został przyjęty. Zostałam już wytrącona. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu uchwał. Podpunkt pierwszy. Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno-Pokrzywnica. Bardzo proszę pana wójta o odniesienie się do projektu uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, już po obradach wspólnej komisji, na której przedstawiałem ten projekt, wpłynęło pismo jeszcze potwierdzające od starosty powiatu ostrołęckiego, który zrezygnował z dotacji na realizację wyżej wymienionego zadania. W związku z tym gmina Goworowo nie udzieli pomocy finansowej na wsparcie projektu przeprawy mostowo-drogowej między miejscowościami Brzeźno i Pokrzywnica w tym roku budżetowym. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Tak? Bo nie widzę. Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 38/246/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 4403W od drogi numer 8 Turzyn, Brańszczyk, Niemiry, Knurowiec, Długosiodło, Goworowo, Ostrołęka. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu pozwoli na wykonanie chodnika w miejscowości Pasieki w ramach zadania inwestycyjnego. Ta długa nazwa, którą pani przewodnicząca przed chwilą odczytała. Chodzi tutaj o chodnik w miejscowości Pasieki od zakończonej inwestycji, od przejazdu kolejowego. Powiat chce położyć chodnik do sklepu, czyli przez całą miejscowość Pasieki będzie umożliwiona komunikacja. Tego dotyczy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść do projektu tej uchwały? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 38/247/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, zmiany w budżecie dotyczą dwóch poprzednich uchwał, czyli zdjęcia tych 66 tysięcy, które miały być przeznaczone na współfinansowanie projektu mostu i dróg między Brzeźnem a Pokrzywnicą. Kolejna uchwała i zmiany w budżecie to jest 107 tysięcy dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej, ale chodzi o chodnik w Pasiekach. I zmiany w dziale 900 o 41 tysięcy zmniejszenie planu wydatków na projekty instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, których to projektów ze względu na planowane zmiany w ustawie nie będziemy realizować. Natomiast w sumie te 66 tysięcy, które nie przeznaczymy na projekt mostu w połączeniu z tymi 41 tysiącami
dadzą nam sumę 107 tysięcy i umożliwią po tych zmianach dofinansowanie budowy chodnika. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Domasik. Sądziłam, że pan Podleś będzie zabierał głos, ale powiem tak. Proszę państwa, na mój wniosek, na ostatnim spotkaniu z panem starostą, który mieliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji, poprosiłam, żebyśmy jeszcze raz się spotkali i wypracowali po prostu plan inwestycji na 2022 rok. Żeby nie było takiej sytuacji, że jest koniec roku praktycznie budżetowego, bo to generalnie chodzi, żeby ze strony pana starosty żebyśmy nie byli zaskoczeni, że akurat ma taką propozycję, a nie inną. Wcześniej, żebym wiedziała, że przed tym spotkaniem z panem starostą odnośnie szczególnie chodnika w Pasiekach, zapewne już bym wtedy optowała za kwotą tą, którą mieliśmy zabukowaną w kwocie 66 tysięcy na inwestycję dotyczącą mostu, projektu mostu, a nie 107 łącznie tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że te 66 tysięcy, które mieliśmy zabukowane, stanowi w uzasadnieniu, którą pan wójt przedstawiał nam projekt uzasadnienia, również te 3 miliony kredytu. Więc w tych 3 milionach jest te 66 tysięcy. Natomiast to, że to fotowoltaika akurat w tym roku nie będzie, to nie znaczy, że my nie mamy jeszcze potrzeb na 2000 do końca roku. Zapewne mamy. Więc naprawdę nie może być takiej sytuacji, żebyśmy się koniec roku, a tu jeszcze jakaś inwestycja, a my naprawdę nie mamy tyle środków wolnych, żeby dokładać do inwestycji. Ja powiem, że ja jestem owszem za bezpieczeństwem mieszkańców, ale proszę państwa, jeśli tyle lat tego chodnika nie było, a przez Pasieki jeździły samochody, bo teraz omijają Pasieki, jeżdżą tutaj przez tą obwodnicę i do tej pory się nie zrobiło chodnika, a teraz, kiedy jest tam praktycznie ruch znikomy, robi się chodnik pod koniec roku. Nie może być takiej sytuacji. My powinniśmy się wzajemnie szanować. Pan starosta bardzo dużo zrobił dla gminy Goworowo i nikt tego nie ujmuje, ale my musimy wiedzieć w perspektywie czasowej, że taka inwestycja jest w planie pana starosty, każdy z radnych się wypowie, jaką ma ewentualnie z terenu swojego działania i wtedy dochodzimy do jakiegoś porozumienia pod kątem planu zabukowania w budżecie, w projekcie budżetu środków, które musimy dołożyć do inwestycji powiatowych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Projekt uchwały numer 38, łamane na 248/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 roku, zmieniająca uchwałę numer 30/185/16 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów publicznych. Bardzo proszę pana wójta o uzasadnienie projektu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, w związku z planowaną obsługą finansowo-księgową żłobka samorządowego w Goworowie podejmujemy tę uchwałę, czyli w dotychczasowej uchwale po prostu takiej placówki nie było. Musimy ją dopisać.
w paragrafie drugim ustęp 2 jako podpunkt 6 dopisać żłobek samorządowy w Goworowie. Poza tym w podpunkcie 1 szkoła podstawowa imienia świętego Stanisława Kostki, też niedawno powołana, czy nadane imię, musimy te dwie rzeczy uzupełnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały numer 38/249/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, dla których organem prowadzącym jest gmina Goworowo. Bardzo proszę pana wójta o uzasadnienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 22 lutego 2019 roku podjęliśmy uchwałę nr 5/2319, dzięki której młodzież, uzdolniona młodzież osiągająca bardzo dobre wyniki ma możliwość otrzymania stypendium. Dotychczas zapis mówił o terminie składania wniosków w Sekretariacie Urzędu Goworowo lub przesyłania ich w terminie do końca czerwca w danym roku szkolnym. W związku z ogłoszonym komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia bieżącego roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego w okresie występowania pandemii nastąpiło przeniesienie egzaminu na koniec miesiąca maja. W związku z tym wyniki tych egzaminów są dopiero dostępne w lipcu. Natomiast jednym z kryteriów oceny wniosków czy przyznawania stypendiów jest między innymi 100% wynik zdawalności jednego z przedmiotów egzaminacyjnych. W związku z tym chcielibyśmy, żeby ten zapis z końca czerwca zmienić na możliwość składania wniosków lub ich przesyłania do końca sierpnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. Głosowanie 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Projekt uchwały nr 38/250/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Goworowo. Bardzo proszę pana wójta o uzasadnienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. To jest kolejna uchwała, o podjęcie której prosimy, związane jest z nadaniem imienia świętego Stanisława Kostki szkole w Kuninie oraz utworzeniem żłobka samorządowego. Chodzi o to, żeby w statucie gminy w załączniku nr 2 punkt 8 otrzymał brzmienie: szkoła podstawowa imienia świętego Stanisława Kostki w Kuninie i pozycja, przepraszam, podpunkt drugi, dodaje się punkt 10, ustęp drugi, dodaje się punkt 10 w brzmieniu: żłobek samorządowy w Goworowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Projekt uchwały nr 38/251/21
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Czarnowie. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Statut środowiskowego domu samopomocy w obecnej chwili posiada zapis czy brzmienie paragrafu 6 ustęp 1, że nadzór merytoryczny i organizacyjny nad środowiskowym domem samopomocy sprawuje wójt gminy Goworowo. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają takiego rozwiązania, w związku z tym proponowana uchwała wnosi o uchylenie paragrafu 6 ustęp 1. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pani radna. Pani przewodnicząca, szanowny panie wójcie. Z chwilą, kiedy pan nastał na stanowisko i objął pan pełnienie funkcji wójta, przekazałam panu również pismo z nadzoru wojewody, gdzie występowałam w poprzedniej kadencji, kiedy dokonano zmiany zapisów w statucie poprzez właśnie ten nieszczęsny zapis, który praktycznie na tamtą chwilę nie mógł być inaczej uwzględniony, ale mógł, proszę o wyciszenie telefonu, mógł być na następną sesję inaczej sformułowana treść uchwały i też by było dobrze, ale nie dokonano tego. Natomiast nigdy nie jest tak w żadnej jednostce organizacyjnej, komórce organizacyjnej, że zwierzchnik, prezes, dyrektor, wójt merytorycznie odpowiada za zadania danej jednostki. Od tego jest kierownik. Więc bardzo proszę na przyszłość, myślę, że się więcej takiej sytuacji nie zdarzy, reagować szybciej, ponieważ tam jest kierownik, który pełni funkcję kierownika i odpowiada merytorycznie. Natomiast chcę jeszcze jedną sprawę powiedzieć. Ponieważ na komisji dałam taką ewentualność do przemyślenia i konsultacji z panią mecenas i usłyszałam odpowiedź, że nie ulegają zmianie numeracja dalszych ustępów w paragrafie 6 statutu. Dobrze, to jeśli nie ulega numeracja, bo są dwa takie aspekty, które można ewentualnie rozważyć. Jeden odrzucamy, to drugi, jeśli jest ten zapis w tym podstawowym statucie tak zwanej matki, to bardzo proszę o wykreślenie i w odnośniku napisanie zgodnie z treścią uchwały numer takiej i takiej z dnia dzisiejszej tej sesji. Dlatego, żeby nie było absurdów, że wy nie dokonujecie w statutach podstawowych zmian podjętych uchwałami i nie ujednolicacie, może źle sformułowałam, nie dokonujecie jednolitego tekstu. Więc bardzo proszę o tym pamiętać, bo to się później takie różne nieciekawe sytuacje zdarzają, bo uchwała swoją gdzieś tam się zawieruszy, a my mamy treść pierwszego statutu, który podejmowaliśmy, a tam jest na przykład 5 zmian już do statutu. Więc zawsze ta jednolita treść musi być uzupełniana tymi zmianami. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych, 13 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały nr 38/252/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 roku w
sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z gminnym regularnym przewozem osób i bagażu na terenie gminy Goworowo. Bardzo proszę pana wójta o uzasadnienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem linii transportu zbiorowego na terenie gminy Goworowo konieczne jest uchwalenie przez Radę Gminy regulaminu przewozu osób komunikacją publiczną na terenie gminy. Regulamin przewozu określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami operatora, czyli Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przepisy wprowadzone w regulaminie przewozu osób spowodowane są rozszerzeniem komunikacji na teren całej gminy. I z uwagi na konieczność zapewnienia przejazdu dzieciom szkolnym i osobom dorosłym, każdy, kto będzie miał taką potrzebę, wprowadzenie tego regulaminu wydaje się zasadne. Regulamin będzie oczywiście dostępny również w każdym autobusie, tak żeby każdy mógł się zapoznać z zasadami, jakie obowiązują w czasie przejazdu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Domaśka. Przepis ustawy, panie wójcie, prawo przewozowe nas jako przewoźnika świadczącego usługi zobowiązuje do tego, żeby taki regulamin był. Natomiast państwu powiem dla ciekawostki, jak się odbywało posiedzenie właśnie komisji na temat tego regulaminu. Ja przyznałam, nie czytałam, zapoznam się bardzo szczegółowo. Wszyscy okazali się, że czytali. I proszę sobie wyobrazić, że po przeczytaniu dociekliwie przeze mnie całkowicie uzasadnienie, które napisała tutaj jedna z pracownic, uległo zmianie. Na moje pytanie, gdzie tylko pobieżnie zapytałam radnych, gdzie na przykład czytam stare te uzasadnienie, że wskazuje się podmiot właściwy do przyjmowania skargi reklamacji wynikających z realizacją usług, to kto odpowiada za te skargi, powiedzieć, że jest tu zapis w regulaminie, kierownik. Żadnego zapisu nie ma i to uzasadnienie było praktycznie, musiało ulec zmianie i takowe uległo zmianie, gdzie teraz jest poprawne uzasadnienie do tegoż regulaminu. To tak dla ciekawostki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt uchwały numer 38/253/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Czy ktoś w miejscowości Zaorze, tu chodzi o ten pomnik przyrody. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Podleś, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Koleżanki, koledzy radni, dziękuję najpierw tym, którzy poparli mój wniosek o wycofanie. Teraz bym prosił o zastanowienie się radnych, którzy się wstrzymali. Dodatkowe jeszcze argumenty przedstawiam. Ponieważ w skrócie, bo mam tylko dwie minuty, ale pani przewodnicząca, ten czas mi się nie liczy. Pani przewodnicząca, ten czas mi się nie liczy, ponieważ została przerwana mi wypowiedź. Od tego momentu liczymy. Te drzewa, jak zauważyliście na zdjęciach, rosną praktycznie na granicy posesji. Nie ma w gminie zgody sąsiada na wprowadzenie tych drzew jako pomnik przyrody. To jest pierwsza uwaga dodatkowa. Drugą uwagą jest tak, tam jest, wisi na jednym z tych drzew, to jest budka lęgowa, chyba fachowo tak się nazywa, nie jestem ornitologiem, ale tak mi się wydaje. Tam widział. Proszę panią, pani przewodnicząca, od tego momentu mi się czas liczy podobnie. Nie liczy. Liczy, pani przerwała mi wypowiedź.
Także mam znowu dwie minuty. Nie zachowujcie się jak dzieci w przedszkolu. Bardzo proszę Pani o zachowanie... To proszę, żeby nikt nie przerywał mi wypowiedzi. Tak, dobrze? Należy. Ja nikomu nie przerywam. To jest budka lęgowa. Według przepisów, jeśli ustanowimy te drzewa jako pomnik przyrody, nie wolno na tym drzewie nic zawieszać. To teraz pytanie jest takie, czy można zdjąć? Jeśli nie, to będziemy w skali kraju. No. Już jesteśmy. O, jeszcze raz od tego momentu dwie minuty. To będzie wyjątkowy okaz przyrody, w którym jest przybite gwoździem coś. A zdjęcie też za zdjęcie tego, wtedy to jest naruszenie drzewa, obowiązuje kara. Obowiązuje wtedy kara, ponieważ nie można dotknąć. No dobra, ale to tak trochę może żartobliwie, a rzecz poważnie rzecz biorąc. Od przepisy, jeśli ustanowimy, stanowią, iż 15 metrów od pnia drzewa nie wolno robić nic w ziemi. Są wyjątki, ale to dość rygorystyczne te wyjątki są. A jeśli... Niektórzy się śmieją, że ja tam byłem. Pewnie, że byłem, ponieważ nigdy nie dołożę ręki, żeby... Domyślam się tego. Nie znam ani jednej, ani właścicieli tej działek, ani sąsiada. Lecz u sąsiada jest prowadzona budowa. Są fundamenty, które już są powyżej gruntu. Przeszedłem, może kogoś to będzie śmieszyć, może nie. Nie mierzyłem metrówką. Lecz zrobimy swoimi krokami. Było to od granicy 13 moich kroków do fundamentu. To jeśli jest to niepełne 15 metrów od pnia drzewa, to ten gospodarz, który zaczął budowę, nie dokończy jej. Koleżanki, koledzy, dla nas to może być śmieszne, że to są tylko drzewa. Koleżanki, koledzy, dla niektórych to może być koniec życia. Tak. Proszę panią, weźmie pani kredyt, zacznie pani budować i pani wstrzymają, bo tam jest pomnik przyrody, których rada podjęła decyzję, że tam jest pomnik przyrody i koniec budową, nie może nic dotknąć. Już pan skończył, panie Jakubie? Także niech one sobie rosną, nic nikomu to nie przeszkadza. A jeszcze tak tylko na koniec sam. W uzasadnieniu jest napisane, że projekt został uzgodniony z regionalnym dyrekcją, ale tak jak pani mecenas powiedziała, to zostało mniemane, iż dyrekcja nie wniosła sprzeciwu, ale się w ogóle nie odniosła ani za, ani przeciw. Powiem jeszcze tak króciutko, nigdzie nie mogłem znaleźć pomnika przyrody, który miałby tak małą średnicę. Szukałem 2 godziny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze o... Dziękuję bardzo. No o refleksję tylko i zastanowienie się nad głosowaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Domaś. Nawiązując do wątku, który pan poruszył odnośnie tego tamtej budowy i tam czegoś, to ja chcę zapytać, czy pracownik, który zajmuje się akurat między innymi zakresem ochrony środowiska czy przyrody, był na lokalizacji w tejże miejscowości u tych państwa, którzy napisali i widział to, czy po prostu kierował się tylko wyłącznie materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak, byliśmy, ja tam osobiście nawet byłem, to chyba z 2 razy. My staraliśmy się właścicielowi czy wnioskodawcy tych działań, żeby zaliczyć te 3 dęby do pomników przyrody. Też wyperswadować ewentualnie, że nie są to aż tak cenne okazy w tym wszystkim. Kwestia lokalizacji jest też, jeden z tych dębów jest bardzo blisko naszej drogi gminnej.
która jest szerokości 4 metrów, ale ogólnie przesłanki co do możliwości prawnej podjęcia tej uchwały są i dlatego Państwu przedłożyliśmy, a że on konsekwentnie kilkakrotnie te wnioski do nas przekazywał i chce, żeby te pomniki były przyrody, z jakich względów, to myślę, że po części Pan Radny Podleś trochę ma rację, że stosunki z tym sąsiadem są bardzo różne. Dlatego też między innymi to, co mi zarzucono, dlaczego było to w jednej uchwale nie ujęte. Pani mecenas wskazała, że faktycznie było to procedowane w dwóch różnych terminach, ale można byłoby to skupić. Ale na dzień dzisiejszy my widzieliśmy, że Rada może podjąć uchwałę w sprawie dwóch, może podjąć uchwałę w sprawie dwóch i trzech, albo jednej nie podjąć. Dlatego wolimy to, przedłożyliśmy Państwu w takiej formule jak teraz i Państwo podejmiecie tą decyzję. Jest to po pierwsze też na prywatnym gruncie. Prawnie Pani mecenas wyjaśniła, że kwestia tutaj, że nie tylko obwód, ale te inne parametry są spełnione, bo jeżeli by nie były, to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na pewno by odpowiedziała negatywnie na ten temat, a nie zajęła stanowiska, czyli milcząca zgoda jest. Dziękuję. Także bardzo. Proszę o rozważenie. Ja zabiorę głos. Dziękuję. I dopiero Państwa. Dobrze. Jest trochę to taka sytuacja dziwna, niekomfortowa, ponieważ mam żal, że na komisji, gdzie procedowaliśmy projekty tych uchwał, nikt z Państwa nie przedstawił nam takiej sytuacji, jaka teraz, i jakby troszeczkę to zmienia punkt widzenia i tego. Rozmawialiśmy na komisji, wtedy trzeba było nas uświadomić, tak, że to jest troszeczkę tak albo tak, a nikt tego jakby nie zrobił, tak, a nikt z nas też tam nie był, oprócz Pana Radnego Podlesia. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos dla Pani Domaśka. Moi drodzy, panie sekretarzu, panie wójcie, chcecie podrzucać Radzie kukułcze jaja i zwalić później na Radę? My Bogu ducha winni, nic. Ja zasygnalizowałam tylko to na komisji. Dlaczego są dwie uchwały, proszę państwa, praktycznie dotyczące pomników przyrody? Nikt z was nie wspomniał. To Rada musi zdecydować. Ja nie wiem, jakie jesteście w porozumieniu z panem Mulawką, pan Podleś. Możliwe, że są, że pan Podleś więcej wie. Bo nie sądzę, żeby był aż tak dociekliwy, proszę o spokój. Tak dociekliwy, żeby jechał i sprawdzał, bo nikt z nas nie ma takiego prawa łażenia po podwórkach właścicieli. Bardzo proszę o spokój. A druga sprawa, proszę państwa, to wpływa do urzędu gminy. Do urzędu gminy. I państwo, dlatego zapytam, czy ktoś z pracowników tam był? No okazuje się, że pan Mulawka był. Ale nadal kukułcze jajo podrzuca Radzie, więc to, co powiedziała pani przewodnicząca, jest zasadne, bo żebyśmy wcześniej wiedzieli na komisji, to na pewno byśmy już optowali za taką sytuacją, bo różne są sytuacje międzysąsiedzkie, prawda, i konflikty, więc komuś chcąc utrudnić życie, wniosek wpływa taki, siaki, owaki, ale my co jako pracownicy, a tam Rada niech podejmie. No proszę państwa, to tak nie może być na przyszłość. My musimy wiedzieć, tym bardziej, że w poniedziałek było wspólne posiedzenie komisji, gdzie omawialiśmy to. To nie może być takiej sytuacji. Druga sprawa, kiedy pan Podleś chce zdjąć z porządku obrad właśnie ten punkt o tą miejscowość Zaorze, no to ja w pełni popieram wypowiedź pani mecenas, która się wypowiada, że jest zaopiniowane przez ochronę środowiska, cacy, mlacy, glacy. A rzeczywistość i życie jest inne. Nikt z was, ani pan wójt, ani pan Mulawka nie wstał i powiedział, uzupełnię wypowiedź pani mecenas.
To co ja mam latać jeszcze, nie dość, że czytam po nocach i wytykam błędy, to jeszcze mam latać po posesjach i patrzeć, który pomnik przyrody? Przecież to wy jesteście. Jeśli nawet kilkakrotnie piszę, to też są stosunki międzysąsiedzkie. I teraz człowiek, który zaczął budowę, nie umiecie wybrnąć, i wójt, i sekretarz, no to cik, rada. I człowiek, który rozpoczął budowę, co? Będzie miał wstrzymane, bo my ustanowimy pomnik przyrody. No ludzie, wy przecież jesteście po to, żeby w takich trudnych sytuacjach też zająć stanowisko w sensie odpowiedzi, a nie wszystko do rady. Wszystko do rady. Tyle albo aż tyle. Naprawdę, emocje mnie poniosły. Ale to tak nie może być, panie wójcie, żebyście nam podrzucali jakieś... Naprawdę to jest kukułcze jajo. Ja kocham drzewa, kocham wszystko i przyklasnęłam pani mecenas. Wszystko fajnie. A w dalszej wypowiedzi też nie odniósł się pan szczegółowo do uzasadnienia, bo jeśli pan by wspomniał o tym, że ktoś tam zaczął budowę, to możliwe, ja mogę domniemywać, że jakiś jest konflikt może międzysąsiedzki. Może jawny, może niejawny. Utrudnić komuś życie. Różni są ludzie. I naprawdę to jest sytuacja w tej chwili, kiedy państwo nam... Osoby, które przedstawiły nam ten projekt, no po prostu no ośmieszycie radę. To tak być nie może. My musimy wiedzieć wszystko od A do Z. Dziękuję bardzo. Pan radny Manowski. Idąc z tym tokiem myślenia, co pani Danusia, też popieram to myślenie pani radnej Domaszik, dlatego że ja sądzę, że tam występuje konflikt sąsiedzki. Z tego, co pracuję z tego terenu, ale aż nie wiedziałem, że aż tak będzie. Ta sprawa stała na ostrzu noża, powiedzmy, na Radzie, czy ja bym osobiście prosił, żeby ten punkt zdjąć z obrad i deklaruję się. Nie, będziemy głosować albo za, albo przeciw. Nie będziemy bo osobiście bym się zadeklarował, że pojadę tam i sprawdzę, no nie wiem, zasięgnę języka, że tak powiem. Jeśli państwo pozwolicie, jeśli nie, no to nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz, proszę bardzo. Proszę państwa. No możemy mówić o różnych sprawach. Ja szczerze mówiąc ogólnie powiedziałem, nie chcę się wypowiadać konkretnie, bo żadnych dowodów na ten temat nie mam, ale informacja ogólna państwu przekazałem na tyle, ile wiem, ale to też trzeba ludziom udowodnić. Ale kolejny temat. Na posiedzeniu w poniedziałek zwróciłem też uwagę państwu, że po to robimy te dwie uchwały, dwóch oddzielnych, że są to specyfika jednej i drugiej. Niektórzy radni mi zarzucili, że jak to razem to powinno być. Wyjaśniliśmy z panią mecenas, że powinno to być oddzielnie. Ja zwróciłem tylko uwagę, że jest to teren prywatny. Na terenie prywatnym. Proszę państwa, kwestia budowy, nie pamiętam, czy już wtedy była rozpoczęta ta budowa, czy nie była, bo byłem tam kilkakrotnie. Ale za ktoś dostał pozwolenie na budowę, ktoś kwestie odległościowe ma zachowane. Jak sami widzicie, obiekty zabytkowe stoją przy pałacu, przy ulicy, przy innych. Każdy może też być obiekt zabytkowy czy pomnik przyrody przy budynku. Żadnych przeciwwskazań do tego nie ma. My państwu przedstawiamy prawne stanowisko dotyczące możliwości lub niemożliwości. Kwestie, o których teraz rozmawiamy, faktycznie można byłoby na ostatnim posiedzeniu komisji. Ale przepraszam bardzo, jeżeli mnie się traktuje w taki sposób, że tutaj sekretarz to ma tyle do powiedzenia, co ma do powiedzenia, to przepraszam, nie będę się kłócił, bo w niektórych sytuacjach brak mojej wypowiedzi czy moich słów powoduje, że może komisje szybciej się odbywają, czy sesje też odbywają, dlatego ograniczam tą swoją wypowiedź, ewentualnie pan wójt częściej na ten temat się wypowiada. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. To, co pan w tej chwili powiedział, panie sekretarzu, to jest nieprawdą, bo nie zwalajcie na radę odpowiedzialności, bo wy jesteście od
też odpowiedzialności. A nie pan teraz mi mówi, że tak, siak, owak, bo pan nie ma nic do powiedzenia. Ja to jestem baba konkretna i oczekuję konkretów, a nie mydlenia oczu. Bo my nie jesteśmy w Sejmie, żeby nam mówić i mówić i mówić, nie wiadomo o co chodzi Kowalskiemu. Ja nie mam doktoratów, ja nie mam wyższego wykształcenia, ja mam tylko średnie, proszę pana, ale stąpam tak twardo po ziemi, że naprawdę nie ma o czym mówić. I pan powinien już w tej chwili znać tą sytuację, dlaczego ci państwo, bo ja nie mam nic przeciwko, dlaczego ci państwo akurat występują. I pracownik jest od tego, macie sztab ludzi, co chwila ogłaszacie nabory na stanowiska. Ja tylko czekam, kiedy w ogóle ten budżet wytrzyma. I pan mi mówi w tej chwili usprawiedliwiać się, że pan nie ma nic do powiedzenia? Pan niech mówi do mnie konkretnie na moje pytania, bo to ja najczęściej panu zadaję pytania. I może to są może to są dla pana niewygodne pytania, bo od tego ja jestem. Zawsze pytania mogą być niewygodne. I proszę nam nie mówić, nie zwalać na nas, że akurat my mamy podjąć decyzję. Bo jeszcze raz powtarzam, żebyśmy wiedzieli dobitnie sytuację, jaka ma miejsce w tej miejscowości, to na pewno byśmy optowali za tym, żeby jednak to nie było dzisiaj brane pod obrady na sesji. Może to się oddalić później. A teraz pan mówi tak, starą metodę państwo zaczęliście przyjmować. Poprzedniczki, jeszcze poprzednika. To nie ja, to rada. Dziękuję bardzo. Macie rację. To rada, ale liczę na rozsądek i to, co przygotowujecie, to po raz ostatni te knoty, bo ja nie będę po nocach siedziała, jeszcze raz mówię, bo od tego wy jesteście i pieniądze bierzecie. Niektórzy bardzo duże. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w sprawie projektu tej uchwały? Pan Wójt, tak? Tak, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, my jesteśmy od tego, żeby rozpatrywać wnioski, procedować i przedstawiać uchwały. Natomiast relacje między mieszkańcami to jest już naprawdę nie nasza sprawa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie radne. Panie wójcie, jeśli każdy wniosek wpłynie, to co będziecie dawali pod obrady projektu uchwał? Pan, ja nie chodzi o to, że jakie stosunki międzyludzkie panują. Państwo też powinniście wiedzieć, bo to może mieć wpływ. Natomiast jeśli widzieliście, byliście na miejscu i tamta budowa jest rozpoczęta, to my tak naprawdę nie wiemy, czy akurat ktoś, gdzie ustanowimy te pomniki przyrody, zaszkodzi tej osobie, która zaczęła budowę, a akurat nie ma wymaganego tam metrażu od tego pomnika przyrody. Ludzie, o czym pan mówi? Czy pan uważa, że my tylko co, będziemy te uchwały na wnioski? Po to jest, żeby odpowiedzieć, a nie ciap, już dajemy. Ochrona przyrody, czy tam ochrona środowiska, też tylko patrzyła na dokumenty. A jest człowiek, zaczął budowę. I trzeba mówić sytuacji, jaka zastaliście tam, a nie zwalać na radę, bo ja nie pozwolę, bo ja jestem tu między gronami. Oni mogą mi nie lubić, oni mogą mówić na mnie różne rzeczy, ale ja tworzę z nimi zespół i nie pozwolę, dopóki ja jestem, kiedy mi się już tu nie znudzi być, bo już mam czasem dosyć, to wtedy to możecie sobie robić z nimi, co wam się podoba, ale nie dopóki ja jestem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Winczewski, proszę. Są wątpliwości, proponuję nie podejmować tej uchwały, odrzucić i tyle. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody dla pomników miejscowości Zaorze. Kto z państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Trójka. Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 10 osób przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Uchwała została odrzucona.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały nr 38 łamane na 254 na 21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października. Bardzo proszę o spokój w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Tutaj chodzi o projekt. No bardzo proszę pana wójta. Zagalopowałam się. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tym razem wniosek został złożony przez instytucję, przez Nadleśnictwo Pułtusk, na którego terenie znajdują się opisane w projekcie uchwały dwa dęby spełniające wszelkie wymogi rosnące na terenie leśnym. Stąd przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Może pan, kto tam był? Tu jest trzy teraz, tak? No ja nie wiem, no proszę pana, to może być na pograniczu. Pracownik urzędu, który sporządził dokumentację fotograficzną oraz zmierzył pień na wysokości 130 cm. I dookoła jest las, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie nad projektem uchwały nr 38 łamane 243 na 21 w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Bo numer tak? Dobrze, daj mi głos. Tak, i analogicznie trzeba zmienić numerację, tak. Już zaraz przeprowadzimy. Bardzo proszę o spokój. Tak? W lesie nie sąsiaduje. Dobra, jeśli jest ten, to imiennie weź odczytać. Już chwileczkę, już Kamila mówi, że już. Głosujemy. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 za, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały nr 38 łamane na 254 na 21 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 października 2021 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo na lata 2021-2027. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawowym obowiązkiem gmina ma przygotować plan gospodarki niskoemisyjnej. Wcześniej plan był opracowany na lata 2016-2020 i w tej chwili ten, który przedkładamy, będzie obowiązywał w latach 2021-2027. Taki plan ma duże znaczenie dla rozwoju, ale przede wszystkim dla stworzenia odpowiednich warunków życia, ekologicznych warunków życia mieszkańców. Dzięki realizacji planu będziemy mogli osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe. Mam tutaj głównie na myśli poprawę jakości powietrza, jakości wody. Istotnym elementem planu jest wyznaczenie celów, które trzeba do 2027 roku zrealizować. Przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W tej chwili już sami mieszkańcy poprzez swoje działania indywidualne starają się jakby wyprzedzić
potrzeby i w tej chwili instalują i panele fotowoltaiczne, panele solarne do ogrzewania ciepłej wody, termomodernizują budynki, wymieniają źródła ciepła. My swoim działaniem, stworzeniem tego planu tylko ich wspomagamy. Zasadne jest podjęcie i przyjęcie tego planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, ja pozwolę sobie pytania do Pana sekretarza skierować. Czy te wszystkie moje zgłaszane uwagi uwzględniliście Państwo? I proszę o wyjaśnienie, dlaczego akurat przyjęto 214 czy 17 budynków do termomodernizacji. Czym się kierowano? I to tyle. Natomiast bardzo proszę jeszcze, Panie Wójcie, o to, żebym nie była w roli strażnika Państwa i wytykała, że tu już się kończy program, tam się skończył, a tu trzeba, obowiązek jest napisania. Wydaje mi się, że nie macie tyle aż nakładu obowiązków, zresztą nie wchodzę w to. Proszę sprawdzić wszystkie programy, te, które mi przyszły do głowy, które wytkałam, że już się dawno skończyły i trzeba opracować nowe, a te, które się kończą, to już podjąć pracę nad opracowaniem nowych. To nie jest tak, bo Domasikowa tu wiecznie nie będzie i nie będzie wam wytykała, a wy odpowiedzialni jesteście za niektóre programy opracowywanie ustawowo. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz czy pan wójt zabierze głos? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, odczytam odpowiedź pełną pani dr Heleny Rusak, która przygotowała stanowisko na temat, na jakiej podstawie w tabeli 52, na stronie 72 w rubryce oczekiwania wartości oczekiwane wartości wskaźnika zostało wpisane co najmniej 231. Wartość wskaźnika jest wielkością oszacowaną. Nie ma wiarygodnej metody pozwalającej obliczyć taki wskaźnik. Najbardziej wiarygodne teoretycznie byłoby przeprowadzanie wśród mieszkańców ankiety zawierającej pytania o zamiary inwestycyjne w zakresie OZE i oszacowanie wskaźnika na podstawie uzyskanych wyników ankiet. Działanie takie jest jednak kosztochłonne, jak wskazuje praktyka, obarczone dużym błędem. Przy przygotowywaniu planu w roku 2016 przeprowadzono ankietę, o której mowa powyżej. Na jej podstawie prognozowana liczba instalacji. To jest przykład, jak mieszkańcy w ankietach piszą, a jak w rzeczywistości później to wychodzi. Jeden przykład dotyczący instalacji fotowoltaicznych. Na jej podstawie prognozowano liczbę instalacji fotowoltaicznych na 506 sztuk. Chęć podjęcia inwestycji 19,4 ankietowanych. Według danych gminy w roku 2021 zarejestrowano 162 instalacje fotowoltaiczne na obszarze gminy. Ankietowani najwyraźniej zmienili zdanie, a ankieta nie dała wiarygodnych podstaw do oszacowania. Dlatego też na potrzeby planu przygotowanego w roku 2021 nie przeprowadzano nowej ankiety, a wskaźniki oparte na badaniach wykonanych w roku 2000, a wskaźniki oparto na badaniach wykonanych w roku 2016, pozostawiając wskaźnik z nadmiarem. Nie ma podstaw do przypuszczenia, że w zakresie termomodernizacji mieszkańcy byli bardziej konsekwentni niż w stosunku do instalacji PV, w szczególności, że działania termomodernizacyjne są bardziej kapitałochłonne. Celem wysokiego wskaźnika odnośnie termomodernizacji budynków mieszkalnych jest to, aby w przypadku starania się o środki wspierające działania termomodernizacyjne, program gospodarki niskoemisyjnej nie ograniczał liczby wykonywanych inwestycji. Niewypełnienie wskaźnika w czasie obowiązywania planu nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi dla gminy, ani jakikolwiek innymi skutkami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Radna. Jeszcze jedno, kwestia NUR, tam była pomyłka faktycznie w gminie,
w nazwie gminy zostało to poprawione. I inne takie drobne rzeczy, które ja starałem się wychwycić, ale jak wiadomo, jak się czyta, to też wszystkiego nie da się zweryfikować bardzo szczegółowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. Jeszcze, pani przewodnicząca, jest jedna pomyłka, która praktycznie została przepisana z poprzedniego programu. To jest, żebyście państwo byli świadomi, w tabeli 25 struktura wykorzystania energii odnawialnej i nieodnawialnej w budynkach gminnych w roku 2012. Która strona? Strona, moment. Dobra. Bo te tabele mamy, to może będzie 36, 35. Tak mi się wydaje, bo nie mam akurat tu numerowanej tej strony. Proszę państwa, i tam jest uwzględnione zużycie energii odnawialnej, paliwa, jak na budynku przedszkola samorządowego w Goworowie. Więc praktycznie to, ten zapis został przepisany z poprzedniego programu, gdzie też na to nie zwrócono uwagi. I to jest na tyle. Natomiast wracając do wyjaśnienia, to powiem tak. Do takiego planu gospodarki niskoemisyjnej, to właściwie my tak, 2000 w poprzednich tych latach było ten program, i już powinniśmy mieć jakąś, wyciągać wnioski i nauczkę. Mianowicie taką, że my jako Urząd Gminy powinniśmy mieć orientację, ile jest domów do termomodernizacji, ile jest, jakim systemem grzewczym, prawda, indywidualnie ludzie ogrzewają się. Dlaczego? Dlatego, że z chwilą, kiedy ewentualnie pojawią się środki unijne, to chciałabym, żeby jak najwięcej osób skorzystało, prawda, z takiej możliwości. Tym bardziej, że teraz biorąc pod uwagę ceny tych stałych paliw idą w górę niesamowicie, a jeszcze nie wiadomo, co do zimy przyjdzie, jakie ceny. Więc termomodernizacja by była stosowna dla osób, które jeszcze mają te domy nieocieplone. Więc naprawdę to by się praktycznie przydało, tylko nie czekajmy na ankiety od marszałka, że akurat będą takie ankiety. Teraz będziemy może mieli obraz rzeczywisty poprzez te oświadczenia, ale tylko systemu ogrzewania. Więc dobrze by było, żebyśmy jako gmina na przyszłość mieli orientację taką dla swoich potrzeb, faktycznie ile tych, czego ludziom jest potrzeba pod kątem ochrony powietrza i ochrony środowiska. Program jest sam w sobie, powiem, programem. Trzeba. Napisało się. Program jest podobny w treści do poprzedniego programu, tylko zmieniły się w oparciu o jakie przepisy, bo uległy zmianie, no i w oparciu o jakie dane, bo też to się rozciąga w czasie na realizację, więc automatycznie jest krótszy ten okres. Zapewne to robiła pani, która poprzednio robiła ten program. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, jeszcze raz powtórzę, żeby to nie był program dla programu, to żeby to było odzwierciedleniem i możliwość, gdzie tylko się da, panie wójcie, pozyskiwania środków, żebyśmy mieli szansę na zmianę naszego otoczenia pod kątem ochrony środowiska, ochrony powietrza. Więc ten program powinien leżeć cały czas na biurku i patrzeć i obserwować i do tego jeszcze z oświadczeń 2002 roku, kiedy to
wszyscy będą mieli obowiązek bodajże czerwiec albo lipiec na te systemy grzewcze, bo z różnych może z Polskiego Ładu będzie taka możliwość na wymianę, więc trzeba dać możliwość ludziom na przede wszystkim termomodernizacji. A tak z kosmosu takie dane orientacyjne to są takie sobie. Ja tam 231 demów na jedną gminę to wcale nie jest aż tak dużo, gdzie można będzie pozyskać środki, a jeśli ktoś będzie dociekliwy, kto przyznaje te środki, to zażyczy sobie, a ile uwzględniliście w tym programie. No takie anomalia w perspektywie czasowej nie powinny się zdarzać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, pan sekretarz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na tej stronie 35, o której Pani Radna mówi, tu nie jest błąd. To jest dane, które były w 2012 roku przygotowywane dla firmy, która przygotowywała ten program gospodarki niskoemisyjnej. Tak zostało wskazane. No i w tej chwili tylko kwestia jest wyjaśnienia, czy ktoś kiedyś popełnił błąd, czy pani dyrektor przedszkola nieprawidłowo wskazała. Czyli my nie można powiedzieć, że powielamy błąd. To było przyjęte w 2016 roku uchwałą i dlatego pani, która autor tego nowego opracowania, no musiała to wpisać, bo ona odnosi się kwestia 2012, kwestia 2021. Także to w taki sposób, bo ja to wyjaśniłem, sprawdziłem z panią Lipka, tak, to, czy to się zgadza, czy nie, faktycznie tu błędu nie ma, bo musi ten wskaźnik być wpisany tak, jak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę pani radna. Proszę państwa, ja odniosłam się do poprzedniego programu, gdzie analogicznie zostało to przepisane, bo musiało, więc błąd nastąpił w programie poprzednim w zapisie tego akurat, co dotyczy odnawialnych źródeł energii. I to jest tyle. Natomiast nie jest to generalnie błędem. Natomiast państwo jako gmina musicie po prostu wiedzieć, co jest w gminie. Tym bardziej, że teraz idą pewne takie działania, o których zapewne będziemy mówić w sprawach różnych, dotyczące ochrony powietrza. I wy musicie mieć orientację, ile tych domów będą chcieli ubiegać się ewentualnie o dofinansowanie na termomodernizację. To nie jest na zasadzie ankiety, że i tak ja będę fotowoltaikę zakładać, a za rok nie. To nie chodzi o to, to chodzi o termomodernizację budynków. Tyle i tyle i nie pytać ludzi, czy oni będą chcieli, czy nie będą, bo zapewne będą chcieli, jeśli będzie przykładowo dofinansowanie 60%. No to naprawdę by nikt nie chciał, ja mówię przykładowo. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania A pan wójt jeszcze chciał. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Odnosząc się do ostatniego zdania, my możemy policzyć, ile jest budynków nie ocieplonych, natomiast nie możemy mieć wiele osób, właścicieli tych budynków będzie chciało je w przyszłości ocieplić. Jeszcze, bo się zmieniają właściciele, zmieniają się, no nie wiem, pustostany są i tak dalej. Natomiast co do samego planu, ja też chciałbym, żeby można było sobie coś zaplanować do 2027 roku i ściśle trzymać się planu i go wykonać. Sami Państwo widzicie, że w ciągu roku następują takie zmiany, które eliminują część rozwiązań, są nie do przewidzenia. Czy 5 lat temu, jak większość mieszkańców wymieniało piece na ekogroszek z podajnikiem, mogło przypuszczać, że w tej chwili nie będzie można ekogroszku kupić. I za chwilę może być tak, że ktoś wymyśli, że styropian jest nieodpowiedni do ocieplania budynków. Albo że gaz jest paliwem, które wytwarza dwutlenek węgla i też będzie zakazany. Więc no, jest plan, no bo ustawowo musimy go opracować, jakieś założenia przyjąć, natomiast co do jego realizacji, to tylko pobożne życzenia, żeby było tak, jakbyśmy chcieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Zarządzam głosowanie.
Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 13 za, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe wykonywane w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Goworowo. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Te zmieniające się błyskawicznie warunki, o których przed chwilą powiedziałem, między innymi są podstawą też do przedstawienia wam w takim trybie przyspieszonym projektu uchwały, jeśli chodzi o koszty i cenniki wykonywania transportu zbiorowego. Pierwsza kalkulacja, którą przyjęliśmy uchwałą, a wykonana przez pana kierownika Zakładu Gospodarki z 29 lipca, zakładała pewne stałe, takie między innymi jak długość tras wykonywanych autobusami w ciągu dnia, jak liczba biletów potrzebnych do zapewnienia dzieciom dowozu do szkół, biletów miesięcznych, czas pracy. I okazuje się, że po przejechaniu, przez wykonywanie tego transportu w miesiącu wrześniu otrzymaliśmy notę księgową Zakładu Gospodarki Komunalnej na prawie 73 tysiące złotych, kiedy normalnie za miesiąc były to noty w granicach 40-45 tysięcy. I teraz z czego to wynika? Przede wszystkim większa ilość kilometrów, które autobusy pokonują. W tej chwili nadal obowiązuje limit głównego inspektora sanitarnego mówiący o tym, że połowa miejsc siedzących ma być wolna w autobusie. Mimo że dzieci chodzą stacjonarnie do szkoły i w klasie siedzą obok siebie, to nikt nie pomyślał o tym, żeby zmienić przepis zabraniający wożenia dzieci obok siebie. W związku z tym autobusy robią w tej chwili średnio prawie 200 km, około 200 km dziennie, ponieważ muszą niektóre trasy wykonywać dwa razy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ilość biletów. Przyjęliśmy do kalkulacji w lipcu średnią z poprzednich lat około 500 biletów zamawianych. W tej chwili z danych, które dyrektorzy szkół nam przedstawili i zamówili biletów, 400. A więc o około 100 biletów mniej. To jest kolejna rzecz, która się zmieniła. Dodatkowo czas pracy się wydłużył, ponieważ zostały przez ministra edukacji i nauki przyznane godziny dodatkowe na wyrównanie dla dzieci za straty poniesione w wyniku nauki zdalnej. I w przypadku szczególnie szkół Pasieki, Kunin, czas pracy dzieci wydłużył się do tego stopnia, że kończą lekcje po 17:00. A więc autobusy jeżdżą praktycznie do godziny 18:00. Tu myślę, że i radny Wilczewski i kierownik, który jest obecny tutaj, to potwierdzą. W związku z tym wydłużył się czas pracy zarówno kierowców ponad 8 godzin, jak i opiekunów. I w tej chwili do kalkulacji poprzedniej przyjęte było, jeśli chodzi o nadgodziny, średnio 15%, że to jest dodatkowy koszt, w tej chwili wychodzi 25%. Stąd po ponownym skalkulowaniu musimy przyjąć maksymalne oczywiście, nie musimy takich cen biletów miesięcznych czy indywidualnych, jak to jest przedstawione w projekcie, przewoźnik nie musi takich opłat pobierać, natomiast maksymalne chcemy przyjąć, żeby było to uzasadnione ekonomicznie. Ja przypomnę, że przy tych kwotach, gdyby takie noty nam spływały co miesiąc, to mielibyśmy 730 tysięcy koszty transportu,
przy obecnych kosztach, a dla porównania normalnie to było około 450 tysięcy, a więc duży wzrost. Z tego oczywiście, z tych kosztów będziemy składali do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o rekompensatę w wysokości 49% kosztów zakupionych biletów, czyli tak jak jest planowane, koszty zakupionych biletów w tej chwili wzrastają w porównaniu do poprzedniej kalkulacji z 621 120 zł w ciągu roku do 886 600 zł w ciągu roku. Z tego 430 ponad tysięcy dostaniemy rekompensatę, a więc mimo tych wszystkich podwyżek powinniśmy koszty utrzymać na podobnym poziomie, jak to było w latach ubiegłych. Gdyby nie te linie, nie linie publiczne, no to koszty byłyby bez tej rekompensaty. I nic tutaj no, na to nie poradzimy. Jeśli byłby cofnięty ten zakaz podwójnych kursów, czyli dopuszczone 100% miejsc siedzących zajętych, to już te koszty będą mniejsze. I myślę, że w miarę jak godziny te wyrównujące też będą już wypracowane, to wówczas też będziemy liczyli na to, że czas pracy i kierowców i opiekunów będzie krótszy i wtedy te koszty będą się zmniejszały. Do tego jeszcze trzeba doliczyć koszty wzrostu paliwa w ostatnich dwóch tygodniach. W lipcu, tutaj kierownik będzie lepiej pewnie pamiętał, ale w lipcu to było chyba około 5 zł za litr oleju napędowego, w tej chwili mówimy około 6 zł za litr. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna. Proszę Państwa, ja rozumiem, podjęliśmy 12 sierpnia uchwałę kalkulującą ceny biletów. I proszę mi powiedzieć, te kalkulacje były przyjęte pewne kryteria. Ale dlaczego jest taka różnica w dowozie dzieci, aż 100 dzieci gdzieś rodzice sami wożą, pieszo chodzą? Albo ktoś może źle przedstawił zakładowi gospodarki kalkulacji. Panie wójcie, nowej propozycji cen biletu jest przy biletach jednorazowych złotówka wzwyż. Ale biorąc ceny biletów miesięcznych 121,79 poprzednia uchwała, której się teraz podwyższa kwotę na 216,24 grosze i zachowuje się od 0 do 5 kilometrów tą samą kwotę, od 6 do 10 kilometrów tą samą kwotę, od 1 do 15 kilometrów tą samą kwotę, powyżej 15 kilometrów tą samą kwotę. A przy jednorazowych jest proporcjonalnie różnica. Żeby nie było tak, że zawyżamy bilety miesięczne po to, żeby większe dofinansowanie dostać. Ja jestem daleka, daleka, bardzo daleka od takich myśli, ale z tego wynika. Mogę tak domniemywać. Druga sprawa, to proszę mi odpowiedzieć, jeśli Państwo znacie tą ustawę o transporcie publicznym, czy w takim normalnym autobusie jadącym do Warszawy przykładowo, to też jest limit miejsc? Czy tylko to dotyczy osób, to tylko dotyczy tych uczniów?
szkolnych autobusów, bo on nie jest szkolny autobus, tylko publicznym, tak, w transporcie. Proszę się dogłębiej przyjrzeć dotyczące logistyki, planów lekcji, dojazdów, bo ja jak tak obserwuję, no to rano więcej, prawda, jeździ, dowozi tych autobusów dzieci, a później to siedzi dwoje dzieci, jedno dziecko, więc tak dogłębniej niech pan zerknie, co jest grane z tym. No i te ceny, no nie wiem, nie chciałabym tutaj dojść do takiego wniosku, że to się nie będzie opłacało zakładowi gospodarki, bo bym była daleka. Natomiast chciałabym usłyszeć od pana szczegółową informację dotyczącą moich pytań. Bardzo proszę, pan wójt. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o koszt 216 zł, to on wynika z kosztów przedstawionych w kalkulacji, na które składają się te wszystkie zmienne, o których mówiłem, i tutaj kierownik bardzo szczegółowo policzył jakby te koszty, natomiast dzielone one są przez tą mniejszą liczbę biletów miesięcznych, za które musimy zwrócić jakby, czy zapewnić dowóz. Skąd ta różnica, jeśli chodzi o liczbę dzieci? Nie wiem, mówię, z poprzednich lat średnio była taka liczba zakupowana, około 500 biletów. Ale to przecież dyrektorzy mają dane. W tej chwili mamy takie liczby. Jeśli chodzi... Oczywiście bilety, które będą zakupować mieszkańcy, na przykład dla dzieci w wieku przedszkolnym, będą od razu sprzedawane z ustawową zniżką, więc to nie będą takie kwoty. My będziemy tylko się ubiegać o rekompensatę od tych biletów, do których nam przysługuje to zwrot kosztów. Co do szczegółów, jeśli chodzi o koszty, myślę, że tu kierownik jest najbardziej kompetentny, bo zna po prostu aktualne wszystkie ceny, które się w ostatnim czasie bardzo szybko zmieniają. I nie mam podstaw, żeby wątpić w prawidłowość tych kalkulacji. No po prostu no wszystko jakby, inflacja między innymi powoduje, że wszystko drożeje. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani radna. Panie wójcie, ja przepraszam bardzo, no jaką średnią, przecież macie dyrektorów szkół, całe wakacje pracują przeważnie, a jeśli nie, to są zastępcy, którzy prosicie takie dane, ile tych dzieci, jak dojeżdżają, nie wy sobie średnio siedzicie, myślicie, średnia wam wyszła. Taka, gdzie wiemy doskonale, że dzieci ubywa z roku na rok. No i te 100 dzieci gdzieś ubyło, niemożliwe, żeby wszyscy rodzice dzieci. Po prostu nie wzięliście informacji od dyrektorów szkół na zapotrzebowanie do kalkulacji. Pani przewodnicząca, ta średnia z 3 lat poprzednich przynajmniej to właśnie jest informacja od dyrektorów szkół, bo takie ilości były zakupowane. Na dzień 31 sierpnia, proszę pana, a nie średnia z 3 lat. Dobrze, że nie z 5. Ale to by na pewno nam zabrakło ze 200 dzieci. Uchwałą stawki 19 sierpnia, a te z 31 sierpnia, początku września dane mówią o 400. 10 biletów. No to nie wiem, ktoś pomylił. Druga sprawa, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego za bilet miesięczny jest taka bardzo duża zwyżka. Proszę mi wytłumaczyć. Trzecie pytanie moje, dlaczego, gdzie są zatrudnione opiekunki do przewozu dzieci? Czy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej? Czy w Urzędzie Gminy? Gdzie?
I na jakiej umowie są te opiekunki? Bo te opiekunki tylko jeżdżą do... Może jestem w błędzie, ale proszę mnie wyprowadzić, jeśli tak. Te opiekunki tylko świadczą usługi opiekuńcze do pewnego wieku dzieci. Więc też trzeba przekalkulować, jak jeżdżą, że nie powinny siedzieć, prawda, i czekać, czy te autobusy tak jeżdżą w tej z powrotem, w tej z powrotem, w tej z powrotem i te opiekunki również jeżdżą. Nie wiem, coś tutaj nie do końca mi ma taką, że tak powiem, spójność. Nie do końca. Ja sobie to na pomału wszystko przeanalizuję, ale to nie proszę nie mówić mi, że wszystko drożeje. Tak, wiemy to, odczuwamy na własnej skórze. Wszystko. Ale dlaczego na przykład prawie 100% bilet miesięczny? Koszt tego biletu miesięcznego, już, co wy wliczyliście? Paliwo, owszem. Już tłumaczę. Wynika to z większej liczby kilometrów. W lipcu było przyjmowane 96 tysięcy kilometrów rocznie. W tej chwili po przejechaniu września wychodzi, że rocznie będzie to 130 tysięcy kilometrów. Koszty, no i jest to dzielone przez liczbę zakupionych biletów miesięcznych dla uczniów. Było 5100 w roku, czyli 510 dzieci razy 10 miesięcy, w tej chwili jest to 4100, więc o 1000 biletów w roku mniej. Stąd ten wzrost kosztu biletu miesięcznego. Poza tym do kalkulacji między innymi kierownik w tej chwili dołożył opiekunki, 4 opiekunki, które również w cenie biletu ich płace będą zawarte. Na dzień dzisiejszy po starych kalkulacjach opiekunki są zatrudnione przez urząd gminy na umowy zlecenia tylko i wyłącznie jako opiekunki do dzieci, żadnych innych zadań nie otrzymują. Przejdą zgodnie z nowymi założeniami, już będą zatrudnione przez zakład gospodarki, jeśli uchwalimy nowe cenniki. Przypomnę, że organizatorem jest gmina Goworowo, wykonuje przewozy zakład gospodarki, który jest jednostką budżetową jako pracę zleconą, a więc czy płace opiekunek będą z budżetu gminy, czy z zakładu gospodarki komunalnej, to dla budżetu w zasadzie nie ma znaczenia. Natomiast, żeby była sprawa jasna, zresztą zgodnie z sugestią z ostatniej komisji, chcemy, żeby te wszystkie jakby działania związane z przewozem, również zatrudnienie opiekunek, było po stronie zakładu gospodarki jako operatora. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, to nie usłyszałam odpowiedzi. To co pan mówi, to ja sobie spokojnie przeanalizuję, pozbieram dane, jakie umowy mają, czy stawka godzinowa, czy umowa o dzieło, czy umowa o pracę, czy umowa, nieistotne. Proszę mi, to dalszy temat, bo coś mi tutaj w ogóle nie gra. Proszę mi odpowiedzieć, czy limit został zniesiony w transporcie publicznym, czy nie został zniesiony? Powinniście znać te przepisy przewozowego. Już mówiłem, że nie został zniesiony. Nie został zniesiony? Podobnie jak dzisiaj wysłuchałem w radiu, nie został zniesiony zakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Zamkniętych. Czyli powinniśmy tu siedzieć wszyscy w maseczkach. Publicznych. Maseczki maseczkami, proszę pana. Pan mi tutaj mówi, czy został, czy nie został, bo jedni mi tutaj wchodzą, Justyna weszła na stronę, bo prosiłam ją i ona twierdzi, że wyczytała, że został zniesiony limit. No, ale no chwilę, no. Samolotach nie. Dobrze, błąd, przeleć się. Kończymy tę dyskusję i przechodzimy do głosowania. Nie, ja nie będę głosowała, ja będę przeciw, bo ja nie wierzę w to kalkulację. Zarządzam głosowanie. Trójka. Dziękuję za ja nie wiem, ja muszę to czytać.
No dobra, to zamykamy głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych, 7 za, 6 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Ale którego roku? To już jest? Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 5. Informacja przewodniczącej Rady Gminy Goworowo o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. A panowie dokąd? W okresie od ostatniej sesji Rady Gminy Goworowo, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2021 roku do dnia dzisiejszego. Dnia 6 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja dokonała kontroli realizacji wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok, przedstawionych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. Dnia 10 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja przeprowadziła kontrolę problemową nieprzewidzianą w rocznym planie pracy Komisji na 2021 rok w zakresie wykonania realizacji zadań inwestycyjnych w inwestycji pod nazwą termomodernizacja budynku świetlicy w Goworowie i inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa wieży budynku świetlicy w Goworowie w zakresie ustalenia ewentualnych uchybień wykonawczych tychże inwestycji. Dnia 13 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją przez kierownika GOPS i dyrektorów szkół dotyczącą pomocy udzielonej dla rodzin w okresie pandemii. Poddała też pod analizę możliwość utworzenia klas integracyjnych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Goworowo. Dokonała oceny wyników egzaminów ósmoklasistów w poszczególnych szkołach podstawowych działających na terenie gminy Goworowo, przedstawionych przez dyrektorów szkół. Dnia 21 września 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo. Członkowie Rady spotkali się ze starostą ostrołęckim Stanisławem Kubłem w sprawie przyznania dofinansowania dla powiatu ostrołęckiego na budowę chodnika w miejscowości Pasieki. Zapoznali się również szczegółowo z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym informacją o ich aktualnej sytuacji finansowej, a także stanem przygotowań szkół i przedszkola na nowy rok szkolny 2021-2022. Radni ocenili stan realizacji wydatków związanych z zadaniem realizowanym w ramach PPP dotyczących budowy przedszkola i żłobka wraz z oceną zaawansowania prac. Dnia 27 września 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo. Członkowie Rady zapoznali się z przedstawioną informacją dotyczącą realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Goworowo. Poddali analizie stan infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy, oceniając wykonanie gminnej sieci kanalizacyjnej w 2020 roku. Radnym przedstawiona została również informacja o utrzymaniu ładu i porządku przy drogach gminnych oraz w miejscowościach publicznych oraz poddano pod dyskusję aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Goworowo na lata 2021-2027. Na posiedzeniu przeprowadzano też analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Dnia 4 października 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo, na którym członkowie komisji omówili procedowane na dzisiejszej sesji uchwały. Członkowie komisji rozpatrzyli również pisma mieszkańców w sprawach z zakresu przedmiotu działania poszczególnych komisji i omówili sprawy bieżące przedstawione przez radnych i wójta gminy Goworowo. Ponadto do biura rady wpłynęły pisma i uchwały w sprawach. Pismo właścicieli działek budowlanych w miejscowości Damięty z prośbą o wykonanie podłączenia działek do wodociągu gminnego. Pismo mieszkańca wsi Kółko z prośbą o zwrócenie części działki przekazanej na własność gminie Goworowo. Pismo mieszkańców miejscowości Dzwonek z prośbą o rozbudowę sieci wodociągowej w przedmiotowej miejscowości. Wniosek mieszkanki miejscowości Goworowo z prośbą o nadanie nazwy ulicy wewnętrznej. Pismo sołtysa sołectwa Jemieliste w sprawie rezygnacji z funkcji sołtysa. Pismo starosty Ostrołęckiego w sprawie deklaracji wykonawcy inwestycji budowy chodnika w miejscowości Pasieki na wykonanie przedmiotowego zadania w ciągu 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy po dostarczeniu przez Radę Gminy Goworowo stosownej uchwały budżetowej. Pismo starosty Ostrołęckiego w sprawie niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźne-Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Oż i budową kanalizacji ciśnieniowej przypadającej na dzień 20 grudzień 2021 roku. Wszystkie wymienione pisma dostępne są w biurze rady. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, od ostatniej sesji 30 sierpnia do dnia dzisiejszego podjęliśmy następujące działania. Firma handlowo-usługowa Lechmar Mariusz Bałazy wykonała nowy dach na budynku świetlicy wiejskiej w Żabinie. Chodzi o budynek w podwórku. Wraz z dociepleniem wełną mineralną wartość prac to 37 567 zł. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 10 tysięcy złotych ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw, tak zwanego MIAS na 2021 rok. Pozostała kwota pochodzi z funduszu sołeckiego. Firma usługowo-handlowa Katex Renata Brzozowska za kwotę 23 760 zł wykonała modernizację pomieszczenia nad garażem OSP w Pasiekach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Prace również zostaną dofinansowane kwotą 10 tysięcy złotych w ramach MIAS Mazowsza. Firma usługowo-remontowa remontowo-wykończeniowa Mariusza Mikołajczyka za kwotę 22 tysięcy wykonała remont łazienek i świetlicy w Szczawinie, to jest pod piwniczeniu filii szkoły. Prace również dofinansowane kwotą 10 tysięcy złotych w ramach MIAS Mazowsza. Firma Specbet Łukasz Lenkiewicz za kwotę 21 tysięcy wykonała remont podłogi w świetlicy w Pokrzywnicy, polegający na wylaniu nowych posadzek wraz z przegrodą termiczną. Ponadto za kwotę 8 084 zł zakupiono terakotę i klej, które zostaną ułożone na tej podłodze. Prace dofinansowane kwotą 10 tysięcy w ramach MIAS Mazowsza 2021 i w ramach funduszu sołeckiego dofinansowane kwotą 12 885 zł 49 groszy. Firma Komes Sokołowcy spółka jawna za kwotę 15 099 groszy 99 zł 48 groszy wykonała dostawę elementów wyposażenia placu zabaw w Ponikwi Małej Kolonii. Na tym placu firma Katex Renata Brzozowska za kwotę 3437 zł 50 groszy dokonała wyczyszczenia i wyrównania terenu.
i miejsce utwardzone z kostki brukowej. Zakład gospodarki za kwotę 1463,02 zł dokona montażu z okupionych urządzeń i wyposażenia. Prace zostaną dofinansowane w kwotą 10 tysięcy w ramach miast Mazowsze 2021, a pozostała kwota z funduszu sołeckiego Ponikwi Małej Kolonii. Firma Bemar, przedsiębiorstwo usług projektowo-inwestycyjnych Marzena Bębenek, za kwotę 55 350 zł wykonała rozbudowę oświetlenia ulicznego i montażu lamp solarnych wzdłuż dróg gminnych. Część pierwsza, budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzbącek, Kobylin, Pokrzywnica, Kolonia, dofinansowanych ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach miast Mazowsze 2021. Prace będą również dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołectw. I tutaj jeśli chodzi o Dzbądzek, dofinansowanie 9840 zł. Przepraszam, tak, Dzbądzek, Kobylin 8979 zł i Pokrzywnica Kolonia 8856 tysięcy. W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dzbądzek przekazano również na ten cel 5 tysięcy zł. Dla tych wymienionych wcześniej wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołec zostały przygotowane i złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego stosowne sprawozdania i wnioski o płatność. Z uwagi na bardzo wysokie cenowo oferty przetargowe, to było ponad 1 000 000 zł, unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Przechodniej oraz ulicy Strażackiej w Goworowie. To jest ta inwestycja, w której chcemy zwiększyć średnicę kolektora odprowadzającego, kolektora burzowego odprowadzającego wody opadowe z ulicy Ostrołęckiej, ulicy Szkolnej, z Goworówka, z przyszłego parkingu przy sklepach Biedronka i Dino. W tej chwili do rzeki odprowadzane są wody opadowe rurą o średnicy 150 mm, a chcemy tam założyć 5000, czyli 500 tak zwaną. Natomiast no, liczyliśmy się, że będzie to kwota około 700 tysięcy, a ma po przetargu ponad 1 000 000, więc musieliśmy to unieważnić, tym bardziej, że nie dostaliśmy jeszcze dofinansowania. Wniosek złożony w Marszałkowskim na 450 tysięcy jest dalej rozpatrywany. Więc w tym roku już nam się nie uda tego zrobić, ale jest to na przyszły rok bardzo ważna sprawa. Tak jak mówię, wody opadowe, będzie ich coraz więcej ze względu na kilkaset metrów dodatkowego wybrukowania w tym rejonie. No nie, musieliśmy unieważnić ze względu na brak środków. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Goworowo wykonano 2 progi zwalniające na ulicy Witosa. Zakupiono szafki, 2 szafki na ubrania dla strażaków oraz 11 stołów na wyposażenie budynku świetlicy w Goworowie i położono kostkę brukową przy kapliczce wraz z obrzeżami betonowymi. Firma Sanprot, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za kwotę 32 tysięcy zł wykonanie centralnego ogrzewania w części bojowej budynku OSP Kruszewo. Instalacja wraz z kotłem, zbiornikiem, kominem ze stali kwasoodpornej oraz grzejnikami została przeniesiona ze starej szkoły w Kruszewie do budynku OSP w Kruszewie. Prace zostaną dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP 2021 kwotą 25 tysięcy zł.
w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie złożono wniosek o płatność dla zadania pod nazwą budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pokrzywnica w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z zakresem tematycznym MILA, bo tak w skrócie nazywa się to finansowanie, ten program, całkowita wartość zadania wyniosła 69 495 zł, a wnioskowana dotacja to 44 219 zł. Podobna inwestycja w Kobylinie ze względu na to, że wystąpiło przesunięcie w terminie i wykonania i odbioru. Jeszcze takiego odbioru właściwie to nie robiliśmy, nie było zgłoszenia. W związku z tym wystąpiliśmy o przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność dla tego zadania na listopad bieżącego roku. Przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych Ostrada, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zakończyło pracę w ramach inwestycji pod nazwą budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gmina Goworowo. Wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 1 074 745 zł 96 groszy brutto. Na realizację robót gmina otrzymała dotację w kwocie 761 807 zł 17 groszy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasze pieniądze budżetowe do tej inwestycji to 312 938 zł. W ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości zrealizowano zakup materiałów do budowy ogrodzenia w Wólce Kunińskiej. Zlecono wytyczenie dróg w Jaworach Starych, Jaworach Podmaście. Wykonano żwirowanie dróg w miejscowości Cisk, Lipianka. Zakupiono materiały do wykonania płyty pod garaż w Kobylinie. Dokończono zagospodarowanie centrum w miejscowości Nogawki. Zakupiono szafkę zlewo-zmywakową i zamówiono stół do świetlicy w Szczawinie. Wykonano też dożwirowania dróg w miejscowości Brzeźno. W minionym okresie od 30 sierpnia, w którym odbyła się 37 sesja Rady Gminy Goworowo, podjęliśmy na tej sesji następujące uchwały. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2021-2031, w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2021, wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach gminy na rok budżetowy obecny, zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, ponieważ zmieniły nam się dwie osoby na stanowisku sołtysa Czerni Szczawin. W najbliższej przyszłości czekają nas wybory w sołectwie Jemiliste. W sprawie projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Goworowo. Kolejna uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Droga Lipianka-Leśniczówka zlokalizowana na działce 574/1 w miejscowości Lipianka. Kolejna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Po wygaśnięciu mandatu radnego i wyborze nowej radnej i zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i określenia liczby członków składu osobowego tej komisji. Ponadto wydane zostały następujące zarządzenia. Zarządzenie nr 86/2021 z 31 sierpnia w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Goworowo
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej. Zarządzenie 87/2021 z 31 sierpnia w sprawie przekazania autobusu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Zarządzenie 88/2021 z 31 sierpnia w sprawie przekazania kas fiskalnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Zarządzenie 89/2021 z 1 września w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości w Szkole Podstawowej w Goworowie, Kuninie, Pasiekach i Przedszkolu Samorządowym w Goworowie. Zarządzenie 89/2021 z 1 września w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości w Szkole Podstawowej w Goworowie, Kuninie, Pasiekach i Przedszkolu Samorządowym w Goworowie. Przepraszam, dwa razy przeczytałem to samo. Błąd w druku. Zarządzenie 90/2021 z 1 września w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Goworowie. Zarządzenie 91/2021 z 23 września w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarządzenie 92/2021 z 24 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2020 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. Zarządzenie nr 93/2021 z dnia 28 września w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2021 rok. Zarządzenie 94/2021 z dnia 28 września w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarządzenie 95/2021 z dnia 30 września w sprawie przekazania sieci wodociągowej miejscowości Grabowo. Zarządzenie 96/2021 z dnia 30 września w sprawie przekazania sieci wodociągowej miejscowości Gierwaty. I zarządzenie 97/2021 z 30 września w sprawie przekazania sieci wodociągowej miejscowości Damięty. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 7. Wolne wnioski i informacje. Pani Radna Domasik, bardzo proszę. Cię bardzo proszę o przeczytanie wspólnego stanowiska, jakie chcemy podjąć. Skierowane to stanowisko będzie, adresatami będą radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jak i również marszałek pan Stuzik. Dotyczące uchwały, którą przyjął Sejmik, zaraz państwu powiem, żeby uchwały 115/20 z 8 września 2020 roku, o której praktycznie tak treści dowiedzieliśmy się na którejś z komisji, kiedy omawialiśmy między innymi projekt programu niskoemisyjnego dla gminy. Na moje pytanie, dlaczego akurat tam się znał taki zapis, a nie inny, odpowiedziano nam, że nałożono na nas obowiązek, na gminę, dotyczący wymiany piecy, tak zwanych kopciuchów. Pod rygorem oczywiście kar, proszę państwa, to nie jest tak. Kary wynoszą, może nałożyć nam inspektor ochrony środowiska i te kary za niewywiązanie się przez samorząd z obowiązku nałożonego w uchwale wynoszą od 50 000 do 500 000. W związku z tym podjęliśmy stosowne takie jednogłośnie, że tak powiem, decyzje, żebyśmy wystosowali właśnie tak,
stanowisko. Na dzisiejszą sesję był zaproszony pan radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pan Mirosław Augustyniak, który pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, ale oficjalnie, że tak powiem, nie odpowiedział na zaproszenie, ale nieoficjalnie, kiedy rozmawialiśmy, przeprosił, że nie może uczestniczyć ze względu, że to wcześniej miał napięty kalendarz i nie mógł uczestniczyć. Proszę Państwa, my wszyscy, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo świadomym środowiskiem. Część już skorzystała z takiej możliwości przez program Czyste Powietrze. Natomiast część osób, nie ukrywa, czekamy na gazyfikację. W związku z tym bardzo proszę Panie Wójcie o odczytanie stanowiska wspólnego radnych i wójta odnośnie tejże kwestii, którą, nie ukrywam, z góry nam się narzuca. Aczkolwiek jak wejdziecie Państwo w inne takie informacje dotyczące ochrony powietrza z terenu województwa mazowieckiego, no to też są pewne rzeczy, które nam się zabrania, a które dla mnie osobiście troszeczkę są zastanawiające, bo zabrania się koszenia w trakcie stężenia tego zanieczyszczenia powietrza, koszenia trawników spalinowymi, czy kosą, czy kosiarką, używanie pił spalinowych i wszystkiego. No ja rozumiem dmuchawy, no jak ta dmuchawa tam buchnie o jakiejś tam mocy, to może te żyjątka, które żyją pod liśćmi, tam coś może z nimi się stać, ale tutaj naprawdę troszeczkę przemyślenia. Zwracam się do sejmiku, do radnych, przede wszystkim naszych, którzy nas reprezentują, żebyście Państwo naprawdę nie tworzyli martwych przepisów i nie tylko nakładali na nas karę, na tego Kowalskiego, Wiśniewskiego potocznie powiem, bo to jest dla nas bardzo, bardzo krzywdzące. Ja rozumiem, jeśli byśmy nie byli w fazie gazyfikacji gminy Goworowo, to zapewne nasze działania byśmy wcześniej podjęli, żeby jednak dążyć do jak największego procentu wymiany, że tak powiem, kotłów. Bardzo proszę panie wójcie, proszę przeczytać to stanowisko nasze wspólne. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak radna zaznaczyła, pewne obowiązki nakłada na nas prawo Unii Europejskiej, czy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a co za tym idzie, również samorząd Mazowsza, no, pod presją jakby tego i pod naciskiem wydał określone uchwały, do których my generalnie nie jesteśmy przeciwni działaniom mającym na celu poprawę powietrza, natomiast nasze stanowisko jest takie, że jest to po prostu zbyt szybko, że chcemy, żeby dano nam szansę zgazyfikowania terenu gminy i dopiero wtedy będziemy oczywiście gotowi na to, żeby pomagać mieszkańcom dofinansowywać wymianę kotłów, ale już wtedy z pełnym wyborem, jakiego będą mogli. Co do treści wspólnego stanowiska, Goworowo 7 października 2021, Rada Gminy, Wójt Gminy Goworowo, pismo skierowane do radnych sejmiku województwa mazowieckiego i pana Adama Struzika, marszałka województwa. Szanowni Państwo, Rada Gminy Goworowo wraz z Wójtem Gminy Goworowo pragnie wyrazić wspólne stanowisko wobec rozwiązań przyjętych uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zapis załącznika nr 5 wspomnianej uchwały, konkretnie tabela 4, nakłada na gminę Goworowo obowiązek wymiany na koszt gminy do roku 2026 1911 kotłów centralnego ogrzewania w liczbie 319 w każdym roku pod groźbą kary w wysokości od 50 do 500 tysięcy złotych
za niewywiązanie się z realizacji uchwały. Pismem z 19 lipca 2021 roku skierowanym do Departamentu Gospodarki Odpadami i Emisji Pozwoleń Zintegrowanych wójt gminy zgłosił uwagi do zapisów wyżej wymienionej uchwały, prosząc o wydłużenie terminu realizacji zobowiązań oraz wskazując, że gmina Goworowo podjęła działania mające na celu budowę sieci gazowej. W odpowiedzi z 28 lipca 2021 roku dyrektor Departamentu Ochrony Gospodarki Odpadami i Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej jako podstawę nałożonego na gminę obowiązku, bez wskazania źródła pochodzenia środków, jakie są potrzebne do realizacji tego zadania. Mając na uwadze dbałość o ochronę środowiska i jakość powietrza, już 6 lat temu podjęte zostały działania dotyczące budowy sieci gazowej w gminie Goworowo. Polska Spółka Gazownictwa, oddział Warszawa, 12 maja 2021 roku wyłoniła wykonawcę na wykonanie projektu i budowy sieci gazowej na terenie gminy Goworowo. Potwierdzeniem rozpoczętych prac jest podpisanie przez gminę Goworowo umów na przyłączenie budynków użyteczności publicznej oraz nieruchomości przedsiębiorców z terenu gminy do sieci gazowej do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Mieszkańcy będą podpisywać umowy indywidualnie w miarę rozbudowy sieci. Gmina Goworowo podjęła też współpracę w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie pomocy mieszkańcom w składaniu wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów w ramach programu Czyste Powietrze. Jednak część mieszkańców decyzję wymiany kotła odkłada do czasu przyłączenia do sieci gazowej. Z programu Czyste Powietrze do dnia 7 października skorzystało 9 mieszkańców. Gmina nie zabezpieczyła w budżecie na rok 2021 środków na dofinansowanie mieszkańcom wymiany kotłów i przy braku środków oraz perspektywie budowy sieci gazowej w najbliższych latach nie jest w stanie wywiązać się z nałożonego obowiązku. Uważamy, że każdy z mieszkańców powinien mieć wybór rodzaju źródła ogrzewania. Szanowni Państwo, gmina Goworowo rozumie potrzebę działań mających na celu ochronę powietrza. Trwają prace nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania mieszkańcom dotacji celowej na wymianę kotłów. Obecnie każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia do 30 czerwca 2022 roku deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje te są dla gminy źródłem informacji o rzeczywistych liczbach źródeł ciepła, które wymagają wymiany. Pragniemy nadmienić, że gdyby nie podjęto działań dotyczących gazyfikacji gminy, to zapewne wcześniej podjęto by działania polegające na zabezpieczeniu źródeł finansowania dopłat do wymiany kotłów przez mieszkańców. Możliwe, że środki na ten cel przeznaczono by kosztem zadań inwestycyjnych lub podniesieniem stawek podatków lokalnych. Uważamy, że każdy przy wymianie pieca będzie rozważać aspekt ochrony powietrza, ale też bardzo ważny aspekt ekonomiczny. I taką możliwość powinniśmy mieszkańcom pozostawić. A z nałożonej uchwałą liczby obowiązkowej wymiany źródeł ciepła wywiążemy się do 2026 roku. Liczymy na zrozumienie naszego stanowiska. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o wypowiedzenie się radnych, czy jesteście za taką treścią tego stanowiska, czy jesteście w ogóle przeciwni, czy się wstrzymujecie, ponieważ my pismem przewodnim musimy każdego tutaj z adresatów powiadomić o stanowisku rady w sensie przyjęcia na sesji, prawda? Jednogłośnie, że takie stanowisko bądź ilomaż tam głosami zostało przyjęte, więc bardzo proszę, bo to jest bardzo istotna sprawa, proszę Państwa. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć to, że odnośnie
tych uchwał, między innymi tych koszenia trawy, prawda, gdzie stężenie, no przeważnie w wakacji nie ma stężenia dużego, prawda, że, ale we wszystkich uchwałach, we wszystkich przepisach, wydaje mi się, że taki zdrowy rozsądek powinien jakiś być, bo w przypadku ochrony powietrza, ochrony środowiska, zaniedbania, które są od kilkudziesięciu lat, nie da się zrealizować w ciągu trzech albo czterech lat. Każdy z nas jest świadomy tego, że powinniśmy wszyscy dbać o ochronę, bo tym oddychamy i dbamy. Już mało kiedy się zdarza, że widzimy jakiś dym, bo i czuć, prawda, że ktoś tam czymś pali. Ale no, są pewne granice, których no, naprawdę żyjemy w wolnym kraju, nie powinno nam się z góry narzucać, co my mamy robić. Natomiast krzywdzący jest dla nas fakt, że inspektor, który przyjdzie na kontrolę, będzie działał zgodnie z prawem. A jeśli będzie bardzo, bardzo taki urzędowy, nazwijmy to, to może nam zastosować sankcję, tą najwyższą karę. Więc to jest naprawdę bardzo krzywdzące. Ja bym w ogóle nie dyskutowała, najmniej jeśli by nie były już podjęte te działania gazyfikacji. Więc myślę, że się wszyscy radni, pan marszałek, pokusi o zrozumienie nas, w jakiej jesteśmy sytuacji. Pan Manowski chciał zabrać głos, tak? Proszę bardzo. Znaczy ja tutaj popieram stanowisko pani Danusi, akurat pani radnej Domaszyk i rzeczywiście, jeśli będziemy tak przestrzegać tych przepisów wszyscy, to my zejdziemy, będziemy się cofać w czasie. Będziemy kosić trawę kosą albo sierpem. Proszę państwa, wszyscy ci dygnitarze, którzy decydują o tych przepisach tutaj, to też mają swoje działki na wsiach, przede wszystkim w miejscach, gdzie trawa rośnie i też myślę, że oni będą kosić, no bo wynajmą kosiarki spalinowe, nie elektryczne albo jakieś inne, więc nie możemy tak się poddawać od razu tej presji, powiedzmy. I właśnie tutaj dobrze, że to spotkanie było zaaranżowane z radnymi Sejmiku Mazowieckiego. To, że odmówili akurat, czy nie mogli być, no to jest inna sprawa, ale dobrze, że nasz rząd akurat, no tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości akurat, nie zamyka kopalń, tylko daje ludziom pracę. Przecież przy granicy polsko-niemieckiej tam się buduje kopalnie na węgiel i wszystko jest okej. Natomiast te przepisy, które tylko dotyczą nas, to są chyba złośliwie robione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę każdego z państwa radnych, żeby się wypowiedział, czy popiera to pismo, czy jest przeciw, ponieważ musimy podjąć stanowisko. Ja będę przy głosie pani przewodnicząca, ja popieram akurat. Tak, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, każdy niech jedno słowo powie, czy popiera, czy nie popiera. Ja również popieram to pismo i tak dalej. Nie zgadzam się w ogóle z tą sytuacją, że Unia może nam dyktować takie czy inne prawa. Trzeba do pewnych rzeczy po prostu się przygotowywać latami. Nie możemy tak sobie pozwolić. No i bardzo dobrze, że rząd się przeciwstawia pewnym takim sytuacjom. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Tak. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, jeszcze może taka mała sugestia. Kiedyś przychodziły do nas również takie uchwały rady i do wiadomości nas radnych, do wiadomości wójta, że u jakiejś radni jakiejś gminy jakąś uchwałę podjęli, tak, właśnie, tak, prawda? To nie może jest uchwała, to, jest, no, to nawet pismo, takie pismo, no, zwrócić uwagę innym gminom z naszego powiatu, czy nawet dalej, bo faktycznie to jest coś, o czym się jest cicho. Tak, a i jest prawdopodobnie, bardzo ważne, istotne, i prawdopodobnie, prawda? Jest wiele sytuacji, że nawet radni w jakichś miejscowościach o tym nie wiedzą. Także proponowałbym, jeśli to, no oczywiście popieram to, prawda? Żeby poinformować jeszcze radnych innych gmin ościennych, jak to się rozniesie, to będzie większy odzew być może. Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie, czy pan jest za, czy jak? Natomiast proszę państwa, to jest bardzo pilna. Wyłącz.
pilna bardzo sprawa. Ze względu na to, że koniec roku jest tuż, tuż. Najpierw weźmy, powysyłajmy do adresatów. To, że inne gminy mają inną sytuację, bo mają inną sytuację, nie wchodzę w inne gminy, jakie mają sytuacje. Ja liczę moje podwórko, moich kochanych mieszkańców gminy i muszę o nich dbać. Natomiast to jest w dalszej kolejności. Każdy radny jest na tyle świadomy, że powinien czytać i powinien ewentualnie jakieś wyciągać wnioski i propozycje. Natomiast ja chcę, żebyście się Państwo szybko wypowiedzieli. Ja jestem w pełni za i będę za. Dobrze, bardzo proszę Pani Radna Galarska. Popieram przedstawione stanowisko. Ja również. Proszę. Oczywiście, że ja popieram, tylko to już było przecież na komisji wszystko ustalone, że tak, ale tego wójt przygotował takie pismo i wysłał. Nie takie, w innej treści było pismo. Wysłał. Ja również popieram. Popieram też również wniosek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby jakieś zgłosić, nie wiem, wnioski, głos zabrać? Nie widzę. To dobrze, już zarządzam głosowanie właśnie nad podjęciem stanowiska, przyjęciem stanowiska przez Radę. Ja zrobię z listy obecności, ponieważ tutaj nie mam. No szkoda, że już część radnych opuściło obrady, więc. Więc tak się, ja też mnie, kiedy są sytuacje, kiedy proszę Państwa muszę wyjść, sporadycznie się zdarza, ale niestety siedzę do końca. To nie spotykamy się na sesji co tydzień. Pani Danusiu, ale jest 12 osób, więc myślę, dobrze, że już odczytuję. Pani radna Domasik. Za. Pani radna Galarska. Za. Pani radna Kępa. Za. Pan radny Manowski. Jestem za. Pan radny Podleś. Za. Radna Stankiewicz. Radny Rurka. Jestem za. Sobczyńska, jestem za. Winczewski. Za. Zięba. Za. Ziemek. Za. Żebrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Proszę Panie Wójcie, jak najszybciej, żebyście Państwo z Panią Przewodniczącą to podpisali z pismami przewodnimi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Zamykam obrady dzisiejszej sesji.